Witajcie. Zobaczcie, z jaką piękną i troszeczkę grubszą, chociaż niepozorną książeczką do Was przychodzę. Jest to pozycja Anny Markiewicz, Tyle się dzieje, wydawnictwa Stapis. Jednak ja mam tą książeczkę dzięki projektowi autorom książek w obiektywie i im właśnie za ten egzemplarz dziękuję. A teraz zaczniemy od mojego cytatu. Mógł otwierać oczy, poruszać palcami i lekko przekręcić głową, ale na razie to wszystko. Dla Kasi było to bardzo wiele. Słuchajcie, przyznać, że w tej książce jest bardzo spokojnie, to jakby nazwać poezję słowami analfabety. Tu jest tak dużo emocji, wzruszeń i zmartwień. No, bohaterzy nie mają tu w ogóle sielankowego życia. Widzicie, troszeczkę ciężej się ją tutaj otwiera, bo ona praktycznie sama się zamyka, dlatego trochę się posiłujecie, żeby ją tutaj otworzyć. I słuchajcie, życie zesłało im ogrom problemów, z którymi no nie zawsze mogą sobie poradzić. Czasem zwala im to właśnie sen z powiek, który roztrząsa chwile, na które nie mieli wpływu. Bardzo wzruszyłam się właśnie w momentach, kiedy czytałam tutaj o pewnych dzieciach. Mam tam zaznaczony cytacik. Słuchajcie, mam go spisanego. To poproś pana doktora, żeby ją szybciej wyleczył. Ja też bym tego chciała. I powiedz Mai, że opiekuje się jej zabawkami. Słuchajcie, losami bohaterów rządzi tutaj niepewność. Czasem nie wierzą w swoje możliwości, bo nikt nie potrafi ich docenić. Innymi targają złowieszcze myśli, gdyż podejrzewają swoich partnerów o zdradę. Niepewność ich zabija, choć czasem bywają, powiedziałabym, że bardziej obawiają się właśnie samego faktu zdrady, niżeli tego, że się o tym dowiedzą. Ile osób, tyle tajemnic, a ile tajemnic, tyle historii, które powiem Wam, że naprawdę warto poznać. O, za każdym razem widzicie, jak zaczynamy tutaj od tego ptaszka, to mamy kolejną historię kolejnej osoby, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak rozdziały, tylko musicie sami to sobie rozdzielić, bo to jest tak jakby jedna wielka rodzina, albo nawet nie, jedna wielka miejscowość, w której każdy ma swoje problemy, każdy się z czymś tam zmaga i musicie przez to wszystko przejść, żeby się po prostu o tym dowiedzieć. I powiem Wam, że tu były nawet takie osoby, które no, porównywały się albo mówiły wręcz poezyjnym językiem, stając się rozmawiać z innym człowiekiem. Aż ciężko mi się w ogóle wypowiedzieć na ten temat, bo naprawdę to jest finezyjna książka, gdzie każdy bohater jest inny, każdy ma inne odczucia, inne problemy, inaczej je rozwiązują, każdy ma inny styl charakteru, inne przesłanie, każdy inaczej rozmawia, także tu naprawdę dużo się dzieje. I słuchajcie, jest tu też taki cytat, po którym aż mi się zrobiło smutno. To było tak po pewnej sytuacji. Wiesz, jak się teraz czuję? Jak miś na półce sklepowej. Ktoś zobaczy, pogłaszcze, potarga za uszami i odstawi z powrotem na miejsce. Także tutaj bohaterzy naprawdę potrafią powiedzieć Wam coś tak dosadnie, że albo się wzruszycie, albo się zdenerwujecie, albo nie będziecie wiedzieli po prostu, co ze sobą począć. No, nie tuzinkowi naprawdę nie bywali. I tak, chciałabym się odnieść tutaj teraz może do części bardziej technicznej. No, jest to właśnie jedna z pozycji, która sprawia, że ja zwątpiłam w swoje słownictwo. Sądziłam, że znam wiele wyrazów, których nawet na co dzień się nie używa. Jednak właśnie ta opowieść pokazała mi, w jak wielkim byłam błędzie. A teraz pozwólcie, że przytoczę Wam kilka takich słów, chociaż miałam ich w zeszycie zapisane kilkadziesiąt, które nie spotykałam w innych pozycjach książkowych. Mam tak, ablucji, efemerydą, spacyfikowały, antypodach, siermiężnej, ambiwalentne, semafory i wiele, wiele innych, których naprawdę no w innych pozycjach po prostu nie widziałam. Naprawdę, ja czytając zwracam uwagę na to, co czytam, jakie tam są słownictwa, jakie są to bohaterzy i staram się wyłapywać te wątki, ale no te słowa, które znajdowałam tu, naprawdę nie spotykałam się w ogóle w innych książkach. Dlatego to jest dla mnie takie no, dziwne i wydawało mi się, że istotne dla podkreślenia. Bo prawie na każdej stronie właśnie wychwytywałam niebywałe sformułowania, które właśnie, i to było dziwne, one tak lekko się komponowały w tą powieść. I można powiedzieć, że bohaterzy są tu niezwykle inteligentni, bo oni, chociaż słowa nieraz były trudne do wymowy, oni tak lekko je wypowiadali. I tu nie chodziło, czy osoba była młoda, czy osoba była stara. Oni po prostu umieli się dobrze wypowiadać. I powiem Wam, że jeżeli już przedstawiają jakieś cechy charakteru, to są albo pozytywne,
albo negatywne, jednak one właśnie z czasem tak jakby zupełnie stają się odwrotne. Jeżeli ktoś to był złym człowiekiem, rządził źle, robił wszystko źle, każdemu psuł tam, truł głowę, to po pewnym czasie pojawia się tu ktoś, kto mu to wszystko uświadomi i on się tutaj naprawdę zmienia. Ale są też takie osoby, które były tutaj na przykład bardzo dobre, serce na dłoni, gdzie los co chwila dawał im, że tak powiem, kopa w tyłek i były tu znowu inne osoby, które potrafiły im uświadomić, że nie zawsze warto wyciągać tą pomocną dłoń do wszystkich, kiedy wy im na każdym kroku pomagacie, a ktoś tak naprawdę no, całusieńki czas was krzywdzi. Dlatego tutaj też osoby uczyły się trochę asertywności i no, umiejętności odmawiania w chwilach, kiedy no, były totalnie wykorzystywane. Także to jest naprawdę mega wielka książka. Ja bym określiła, że ona streściła całe życie wszystkich ludzi. Ma troszkę tych stron. Zaraz wam powiem ile. Powiedzmy, że no 435, ale jak widzicie, druczek jest tu troszeczkę mniejszy niż w innych pozycjach. Wy może teraz tego tu nie widzicie, ale no ja widziałam. No i przede wszystkim musicie tą książkę mocno trzymać, bo ona się sama zamyka. Samiutka. I ja jak czytałam, to naprawdę musiałam się nią troszeczkę namęczyć, żeby ją powiedzmy otworzyć, bo nawet jak otworzyliście i chcielibyście, żeby ona cały czas tak była ugniecona, to ona i tak się zamkła. Także to jest taki malusieńki minusik odnośnie tej książki, że jest bardzo sztywna. No i co? No i ja po prostu, co tu jeszcze chcę powiedzieć? A, że po całym przeczytaniu tej książki stwierdzicie, że ta powieść naprawdę oddycha. No a ja oczywiście za ten oddech dziękuję projektowi autorom książek w Obiektywie. Sami się przekonacie, że jak ją tylko przeczytacie, pomijając ten minus, że musicie ją trzymać porządnie, że tu jest streszczone całe życie, ta pozycja naprawdę oddycha. To jest piękna książka i naprawdę dużo się w niej dzieje. Także jeżeli jesteście nią zainteresowani, to ja ją wam serdecznie polecam. U mnie ma całą dyszkę, bo naprawdę warta jest tej oceny. Bo poznacie wszystko, każdą sytuację, każdych bohaterów zupełnie z wszystkich rodzajów perspektyw życiowych. Jak sobie z tym radzili, jakie mieli nauki, no i czy na nauki w ogóle przyjęli. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to ja wam ją serdecznie polecam. Pa, pa, pa.